Zadanie szóste, oblicz. I mamy tutaj iloczyn, w każdym z tych czterech podpunktów mamy iloczyn trzech liczb. W podpunkcie A mamy 15 razy 5 i razy 2. I tutaj, jeżeli zauważymy, że 5 razy 2 to jest 10, to uzyskujemy 15 razy 10, czyli tutaj nam już będzie prościej wyznaczyć wartość tego iloczynu, bo wystarczy, że do liczby 15 dopiszemy 0. Oznacza to, że wartość iloczynu liczb 15, 5 i 2 jest równa liczbie 150. Popatrzmy teraz na podpunkt B, w którym mamy 5 razy, właśnie nie 30, tylko 23 i razy 2. Pamiętajmy o tym, że liczby, które tworzą iloczyn, w tym iloczynie mogą być zapisane w dowolnej kolejności. Czyli tutaj możemy zapisać, że to wyrażenie, które tutaj mamy, to jest dokładnie to samo, co 5 razy 2 i razy 23. I tutaj też zauważamy, że 5 razy 2 jest równe liczbie 10, czyli my mnożymy liczbę 10 i 23, co oznacza, że do 23 na końcu dopisujemy jedno 0. Czyli wartość iloczynu liczby 5, 23 i 2 jest równa liczbie 230. Popatrzmy teraz na podpunkt C, w którym mamy 30 razy 12 i razy 3. Tutaj na pozór jest troszkę trudniej. Dlaczego na pozór? Bo popatrzmy, co my możemy zrobić. Możemy zwrócić uwagę na to, że liczba 30 to jest to samo co 10 razy 3, natomiast jeżeli chodzi o liczbę 12, no to tutaj liczby 12 nie jesteśmy w stanie rozpisać jako iloczynu liczby 10 i czegoś. W związku z powyższym tutaj możemy od razu wyznaczyć wartość tego iloczynu. No bo generalnie oczywiście my liczbę 12 jesteśmy w stanie rozpisać jako 10 plus 2, ale to jest suma, a nie iloczyn. Więc tutaj fakt, że tu istnieje ta dziesiątka, w niczym nam nie pomoże. Możemy w związku z powyższym wyznaczyć, ile to jest 12 razy 3. 12 razy 3, tutaj możemy sobie to na boku, jeżeli tego nie masz w pamięci policzyć, to możemy wyznaczyć, że to jest dokładnie to samo co 10 razy 3, dodać 2 razy 3, czyli będziemy tutaj mieli 30 plus 6, czyli 12 razy 3 jest równo liczbie 36. W związku z powyższym, jeżeli chodzi o ten iloczyn, to możemy go zapisać jako 30 razy 36, no ale my wiemy, że liczba 30 to jest dokładnie to samo co 10 razy 3. Czyli możemy tutaj zapisać, że uzyskujemy 10 razy 3 i razy 360. I znowu możemy kolejnością zamienić liczby, które stoją tutaj w tym iloczynie, uzyskując 10 razy 36 i razy 3. I wystarczy teraz, że do 36 dopiszemy 0, skoro ją mnożymy przez 10, czyli uzyskujemy tutaj 360 razy 3. No i teraz pytanie, w jaki sposób przemnożyć liczbę 360 przez 3? Popatrzmy, my tutaj równie dobrze możemy najpierw zastanowić się, ile to jest 36 razy 3. Czyli możemy tutaj to wyznaczyć w taki sposób, że będziemy mieli 30 razy 3 dodać 3 razy 6. Z racji tego, że 3 razy 3 jest równe liczbie 9, no to 30 razy 3 będzie równe liczbie 90, a 3 razy 6 to jest 18, więc 36 razy 3 to jest nic innego jak 108. Ale tutaj my w tym iloczynie mamy nie 36 razy 3, tylko 360, czyli o jedno zero więcej niż w tym. Co w związku z powyższym? No skoro 36 razy 3 to jest 108, a tutaj mamy jedno zero więcej, to znaczy, że do tego wyniku to jedno zero więcej należy dopisać. Wniosek z tego jest taki, że iloczyn tych trzech liczb jest równy 1080. I mamy tutaj do rozwiązania jeszcze jeden podpunkt, podpunkt D, w którym mamy 20 razy 15 i razy 4. I teraz co możemy z tym zrobić? Możemy na pewno zastanowić się, ile to jest 15 razy 4. Zapiszemy to sobie tutaj poniżej. 15 razy 4 to jest dokładnie to samo, co 10 razy 4 dodać 5 razy 4,
czyli będzie to 40 dodać 20, czyli 60. Oznacza to, że ten iloczyn my możemy zapisać jako 20 razy 60. I tutaj mamy dwie opcje, przynajmniej dwie opcje, żeby policzyć, żeby wyznaczyć wartość tego iloczynu. Na pewno możemy pamiętać o tym, że 2 razy 6 jest równe liczbie 12. Czyli tutaj to 12 możemy dopisać, ale tu jest jedno 0, tu jest jedno 0, więc do tej 12 dopisujemy jeszcze jedno. Czyli widzimy, że iloczyn tych trzech liczb, czyli liczby 15, 20 i 4, jest równy liczbie 1200. I ten sposób policzenia, wyznaczenia wartości tego iloczynu, myślę, że jest dużo prostszy. Jeżeli byśmy chcieli wykorzystać inny sposób, to możemy na tym etapie, jak już uzyskaliśmy 20 razy 60, to na tym etapie możemy zauważyć dwie rzeczy. Po pierwsze, że liczba 20 to jest dokładnie to samo co 2 razy 10, co możemy sobie tutaj zapisać, a liczba 60 to jest to samo co, po znaku równości zapiszemy, co 6 razy 10. Czyli tu będziemy mieli razy 6 i razy 10. Pamiętaj, że liczby, które tworzą nasz iloczyn, w tym iloczynie mogą być zapisane w dowolnej kolejności. Czyli tu będziemy mieli 2 razy 6, razy 10 i razy 10. 2 razy 6 to jest 12. 10 razy 10 to jest 100, więc tutaj możemy zapisać razy 100. No i tutaj możemy zauważyć, że wystarczy w tym miejscu do 12 dopisać 2 zera. No to dopiszmy. Wynik uzyskujemy dokładnie taki sam, jaki jest tutaj, no tylko że ta metoda, którą tu przedstawiłam, jest dużo dłuższa. Skuteczna, ale dłuższa.